Kiedy czekałam na moje najmłodsze dzieci, miałam prawie 46 lat. Lekarz bardzo namawiał mnie na badania prenatalne. Ja wie, panie doktorze, po co? Bo jak będzie zespół Downa, ja nie usunę. A pan wyleczy? No nie wyleczę, mówi lekarz. To po co? No może na poród wybierzemy taki szpital, żeby łatwiej dzieciom pomóc. A mówię, a to proszę bardzo. Dzieci urodziły się zdrowe, ale nie o tym rzecz. Jest akcja społeczna, bardzo dobra akcja. To się nazywa. Stop dyskryminacji Down. Petycja o zaprzestanie dyskryminacji osób z zespołem Downa. Kocham dzieci z zespołem Downa. My kochamy dzieci z zespołem Downa. Ty kochaj dzieci z zespołem Downa. Oby żadne dziecko z jakiegokolwiek powodu nie było już więcej uśmiercane przez aborcję. Również z powodu podejrzenia o zespół Downa. Kochajmy wszystkie dzieci.